I witam w drugim dniu, zanim zaczniemy kolejne wskazówki. Double under, szybka powtórka, długość skakanki, rączka, jeśli staniemy jedną nogą na skakance, powinna sięgać poniżej dołu klatki piersiowej, a górą, a barkiem, i nie może sięgać poniżej klatki piersiowej. Wtedy ona jest za krótka i będziemy się o nią potykać. Teraz powtórka z wczoraj, czyli wolne skoki w tempie dubli skaczemy, ale robimy na razie tylko i wyłącznie jeden podskok. Pamiętajcie o tym, żeby łokcie było blisko siebie, dłonie są skierowane na dół, kręcimy, staramy się kręcić samymi nadgarstkami i wyskakujemy wysoko, tak jak będziemy to robić przy double unders. Dzisiaj najważniejszą lekcją, jaką wyciągniemy ze skakania, jest słuchanie tego, jak skaczemy. Dokładnie, słuchajcie uderzeń skakanki o asfalt, o podłoże, na którym skaczecie, dlatego że to Wam pozwoli trzymać łokcie bardzo blisko siebie. Obręcz barkowa jest rozluźniona i słuchamy, jak skaczemy. Następna sprawa to bierzemy skakankę w ten sposób i staramy się kręcić samymi rączkami. To pozwoli nam na kontrolę skakanki i pozwoli nam na to, żeby wyczuć obrót, jaki powinniśmy wykonywać przy double unders. Zróbcie tak kilka razy lewą ręką, kilka razy prawą ręką. No i zbliżamy się do najważniejszej wskazówki dzisiejszego dnia. Tak jak powiedziałem przed chwilą, chodzi o słuchanie skakanki. Dlatego właśnie zamykamy oczy i staramy się skakać wysoko, jak do double unders, ale z zamkniętymi oczami, z jednym obrotem skakanki. Jak widzicie na filmie, trochę sprawia mi to trudność. Nie zawsze ląduję w tym samym miejscu, czasami ląduję na boku, czasami ląduję w tył. To tylko świadczy o tym, że jest coś to dla mnie nowego. Nigdy w ten sposób nie skakałem, ale pozwala mi to słuchać skakanki i jeszcze lepiej ją wyczuć. Wszystko chodzi o to, żebyśmy mieli pełną kontrolę nad skakanką. Nie chodzi o to, żebyśmy na oślep robili double unders. Niestety słońce doskwiera, jest mi strasznie gorąco, dlatego od czasu do czasu muszę robić przerwy. I znów, skaczę zamkniętymi oczami, staram się słuchać skakanki, kręcę samymi nadgarstkami. Jeśli słyszę, jak skakanka uderza o podłoże, to znaczy, że mam w odpowiedniej odległości łokcie od mojego ciała i te ręce mi się nie rozjeżdżają za bardzo, bo gdyby tak było, to wtedy skakanka nie uderzałaby o podłoże. Tyle na dzisiaj, wykonajcie 4 serie po 100 powtórzeń takich skoków lub to podzielcie. Po wszystkim można wykonać trening na dziś. Dzisiaj proponuję, tak jest, dzisiaj proponuję 100 burpees na czas. Robiłem je w pełnym słońcu, mój wynik to 8 minut i 27 sekund. Jak widzicie, musiałem robić sobie przerwy, robiłem mniej więcej po 20 burpees w jednej serii, kilka sekund przerwy i znowu kontynuowałem. Końcówka, ostatnie powtórzenia, 100 burpees, 8:27, swoje czasy możecie zapostować w komentarzach. I cień, do którego musiałem uciec. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia jutro. I pamiętajcie, że jeśli chcecie coś zrobić, to po prostu to zróbcie i nie bójcie się porażki.